Iha, kochani, z tej strony Blogodynka, oczywiście. I jedziemy do samolotu. Z samolotu będziemy... Bang. Z samolotem będziemy jakąś mieli misję związaną, jeszcze dokładnie nie wiem, o co chodzi. I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit! Right, right. So I've been monitoring chatter, tapping into Meriwether networks. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. Now, I was expecting something a little more impressive. The late, great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards and merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast, from Hove Beach to Vespucci. I want country clubs. And a depressed wife with blonde hair, and a hot little secretary who bounces on my boy. There's Oscar's business. That's bringing cash in. My stake in Oscar's thing ain't under the TP conglomerate umbrella. I want my own brand success. Crop Duster? That's the best Siadamy. I can do? Dawaj Get in pan. Touch with my Mexican contact. Tell him we got some guns to sell. I'll get you on the radio. Co jest z tym Wade'em znowuż nie tak? Dammit, jak się tym latało? No nie mogę. Czy ja mam jakieś, nie wiem, urojenia? Dobra. Jeszcze raz. Nie. Powtórz. Ale zrobimy tak, jak zwykle. Co to ja tu się stało? Przypisane klawisze jasne. I mamy teraz samolot. Zwiększ ciąg, wychył w prawo, w lewo. Dziób w dół, dziób w górę. Aha, czyli żeby wystartować, to po prostu muszę 8 wcisnąć. Czyli dokładnie tak. Okej. Dobra, czyli mam lecieć nisko, mówiąc, a? Okej, tak jest dobrze. Ktoś mi powie, prawda, jakbym leciała jeszcze. Dobra. Już jest okej. No fuck! Wtedy leciałam helikopterem, nic się nie stało, a teraz nagle leciałam samolotem i umarłam? Jak to jest możliwe? Boziu, nie każcie mi lecieć od nowa, no. Dobra. At least. Dobra. Okej. Lecimy. Control tower at Fort Zancudo is monitoring air traffic.
Dobra. Tak chyba wystarczy, co nie? No sama nie wiem. Okej. To jest strasznie czułe. Jesus. No nie! A dobra, bo ja chyba i tak nie musiałam tu lądować, tylko po prostu mi pokazali, gdzie mam pas. Dobra. Po raz piąty zaczynam tę misję, to nie będzie takie proste. Okej. Lecimy. Hopsa. Hopsa, jest dobrze. Dobra. Ja się muszę odchylić. I nad tą górę lecieć. I lecieć nisko. Pamiętać, żeby lecieć nisko. Okej. No dobra, chyba nam tym razem. A, dobra, widzę go. Okej, to może być ciężkie. Okej, już. Ja zaraz spanikuję, co nie? Fuck. Dobra. Już myślałam, że się rozbije. Jakimś cudem tylko to się udało. Jezusie, no nie wytrzymam. Nie mówcie mi, że od początku. Okej. Leć za samolotem, nisko nad ziemią. Daleko jeszcze. Powiedzcie, że nie daleko. No ale muszę nad drzewami przelecieć. Już nie mogę wlecieć w drzewa.
Dobra, jak jest stabilnie. Dobra, no. Panie, weźcie mnie ten samolot już. Dobra. I co teraz? Okej. Nie wiem, o co tam chodziło. Mam lecieć za tym samolotem, więc lecę. Za dużo tu się nie dzieje chwilowo. Wpadam w jakieś turbulencje. Doganiamy go. Nie mówcie mi, że będę musiała na nim lądować. Nie wiem, w którą stronę ja muszę lecieć. Damn it! Przecież to nie ma szans, że ja wyląduję w środku. To jakiś wariat wymyślił tą misję. Jezu! Czemu ja lecę tak wolno? To już przepadło chyba. Nie zrobię tej misji za Chiny Ludowe. A, może mnie tylko straszy tak. No dawaj, stój, nie ruszaj się. Zbliżam się do niego chyba. No! Jesus! Nie, come on. Ale powiedzcie, że to od tego momentu, że trzeba wlecieć. Tak, dobrze. Demet zawsze wciskam zły. O Jezu, jest.
Myślałam, że to się nigdy nie uda. Dobra. Okej. Przeładuj jeszcze raz. Dobra. Ktoś jeszcze tu jest? Którą stronę do drabiny? Tędy chyba, prawda? Okej, super, udało się. Och, mamo, to będzie przecież jakaś porażka. Przecież ja nie mam szans, ja tam wyląduję. Okej. Changing frequency. Over. Ron! Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? We're here, T. Awaiting your arrival. No dobra, no tylko czy ja się obrócę kiedykolwiek tym samolotem? No chyba nie. Jezu, jak ja tym wyląduję? Jeszcze jakie turbulencje mamy, widzicie to w ogóle? Co tu się dzieje? Jaki szał? Dobra, możemy zaiwaniać. O, damn. Co znaczy przeciągnięcie? Nie za bardzo kumam, ale dobra. Okej. Boję się, że jak zaczną strzelać, no to nic z tym nie zrobię. No właśnie. Oh fuck. Ron, are you reading? On będzie chciał tam dolecieć, co nie? Dobra. Bang, 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 bang. Szybko, 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 szybko. Jak rozłożyć spadochron? God damn it. Dobra, no a kiedy spadochron otworzyć? Okej. To chyba tak.
Pyk, pyk, powoli sobie opadniemy. A gdzie my mamy w ogóle się udać? Szczerze mówiąc, to nie za bardzo wiem, gdzie mamy wylądować. Ale dobra, okej. Mam tylko nadzieję, że mnie ci wojskowi nie namierzą i nie będą na mnie czekać na ziemi. Prawda? Strasznie długo się spadał, Jesus. Dobra. Przyspieszymy trochę to spadanie. O mamo, jakie to jest strasznie nudne spadanie takie ze spadochronem. Ojejciu, nie chcemy wylądować chyba w polu kapusty, więc skręćmy sobie na nie pola kapusty, tylko gdzieś indziej. W sumie moglibyśmy teoretycznie już sobie gdzieś tu wylądować, dajmy na to. Bęk! Za 3, 2... Jeden. Siup. Siup. No. Dobrze. Okej, ukończyliśmy misję. Misja ukończona. Co teraz? Muszę auto znaleźć, o Jesus. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. A co ty co robisz ze mną, przepraszam bardzo? Dobra. Okej. Jakiego on radia słuchał? Kok w paleto? Może nie, może do kryjówki. Co wy na to? Jezu, wszystkie znaki można skosić, oprócz tego. Jezu, ale tu wszyscy się rzucają, Boże. Babka? To była babka? Babka mnie chciała bić? Naprawdę? Co? Tu się odwaliło. Jezu. Co tu się właściwie stało? Koło mi się jedno nie kręci. Nie ma szans, że ja się tym złomem doczłapię. Przepraszam panią. Żegnam. O fuck. Policja mnie goni? Naprawdę? Okej. Zmylmy ich. Jedźmy gdzieś, gdzie nas nie znajdą. Czy coś? To jest dużo tych prerii, powinno być łatwo zgubić policję. Okej, już? Pytam się, nie skręcaj tu. Okej. Git. Git majonez. Udało nam się zgubić policję. To jest nasz pierwszy sukces dzisiaj. Nie, wcale nie pierwszy, żartowałam. Auć. Fuf, dobra, udało się. Lecimy do No, shit.
Nie! Nie! Sio. Dobra, jadę sprawnym autem chociaż. Co to za marka? Nie wiem, ale wygląda ładnie. Mogłabym mieć taki, gdyby nie był taki wielki, klosowaty i czołgowaty, ale jakoś przeżyjemy. Czy jakiś gangsta ustawia na coś, nie wiadomo na co. A nasza kryjówka co jest tu? O, wpytę. A tut! No tak. Głupie pytanie. Zaraz kichnę! Przepraszam was bardzo. No ta. Coś tu się ciekawego dzieje? Halo? Panie Michael? Coś się odwalił. Jego żona tak sobie siedzi po prostu uwolniona, cała zdrowa w skowronkach, a ten Michael durny gdzie? Dobra, my jednak musimy na ten napad się kierować. Więc to będzie... Si, zgadłam. O, nie, dobrze, dobrze. Myślałam, że w złą stronę zawracam, ale to jednak tam. Więc jedziemy. A my tutaj. Dobra, takie buty, wszystko jasne. 500 metrów. I 400 metrów. Przed nami zostało jeszcze 300 metrów. I 200. I 100. I mniej niż 100. I jesteśmy na miejscu. Co jest? Patricia doesn't want to speak to you. Frankly, neither do I. I will find you. Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Okay, co tu się dzieje? Ktoś tu jest? Halo? Wiecie co, może ja muszę zejść, bo może ten ktoś jest faktycznie na dole. Bo tu był jakiś dół, prawda? A, nie dół, a góra, dobra. Okej, wszystko jasne. Halo? Jest tu kto? No właśnie, dzień dobry państwu. Oh, nice place you got here. Oh yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place, and my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure, morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Fuck off! Listen. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. God, I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money.
Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm, you fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man. It is the old you. Yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Jeden ma jogę, drugi ma pilatesa. Nie kumam, o co tu chodzi. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Mamo, no to dobra, to jedziemy do jakiegoś banku. Nie wiem jakiego, nie wiem po co, ale zapewne się dowiemy za chwilę. Halo, halo, gdzie są drzwi? Tu są drzwi. Dobrze widzę? Tak, dobrze widzę. Dzień dobry. Do widzenia, ale ja mam furę, nie to co Trevor. Trevor, wsiadaj, rusz ten gruby tyłek brudny. No, 6 kilometrów! O Jezu! Tak daleko? To chociaż dobrą muzykę puśćmy. Moje ulubione radio. Ono właśnie leciało, ale co z tego? What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talk about a score. A bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Aha, czyli będziemy się jeszcze włamywać do banku w międzyczasie. Świetnie. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, the first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh, this Hayseed Bank, you gonna be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right, but why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, you know, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys. I dobra, może trochę mi pojechał, bo lubię tą samą muzykę co Trevor akurat. W sensie te radia, które on tu puszcza, są spoko. O nie! Jaka diagnoza? Hipsters love saying they hate hipsters. Well, I really fucking do! Self-hatred. Common hipster affliction. Well, it'll be because I'm living out here, away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up, then the skinny lattes, and then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor,
are the proto-hipster. Proto-hipster. The bus stops up here. Grubo. All right. How long does it take us to get out here from LS? Pół dnia? Całą noc? Nie tak długo. O, ty chamie. I'm gonna break your fucking fingers, you don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. 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 Welcome to paradise. Come on, car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Jedziemy? Bang, bang. To the bank. This is Rebel Radio. I will go to the front of the bank, clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Że to tu? That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. There's an empty lot behind. No one should pay attention to us back there. I like it. Man, the place is remote. It's got the right amount of foot traffic. Ale że gdzie my mieliśmy wjechać? Right amount of foot traffic. This'll do. Let's check out the alarm to be sure. Drive over to the empty lot with the open top dumpster in it. No, chyba tam, dobra. To tu? It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay. We ran to find a new score. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. Gdzie mam strzelić? Że w to zielone? Okay, I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter. All right. O Jezu, dobra, to lecimy na stację benzynową w takim razie. Zawsze w złą stronę, zawsze. Odwieczny problem. They've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 Victor or shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the Code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. Coś jeszcze? This is them. What is that, a 67 second response time? Yeah, four cars, more in the wings. Bad cops, garden dirty money. Fuck how many, we can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Toledo Radio, this is Toledo Car 3. We have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the... O kurde, grubo. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still faster than your ass! Well, I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. And if we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. Dobra, ale ja chcę Michaelem. Nie chcę Trevorem. Bo nie lubię Trevorem grać. Do biura Trevora mam się ścigać, to znowu będzie jakiś... Sześć, no właśnie, 500 kilometrów. We're fine. We're gonna get out of here. Trevor Phillips. Of course this would turn into a car chase. We're not being chased. Not yet. Not at all. Look, take a deep breath. We're gonna be fine. We
Just gotta get back to Trevor's office. When Trevor says office, he really means... Get off the road up here. This must be Trevor's route through the mountains. Dirt track. Might get bumpy. A burnout gas station by the Alamo Sea? I've seen the title of ownership, and judging by the glassware he ordered a year ago, I'm guessing it's a meth lab. A meth lab! Just perfect! Laboratory don't do it justice. It's more of a shithole where meth is made. Great! Nothing like a pharmaceutical bakery to prep the perfect. Serio, oni mi każą jechać jakimiś pierdzielnikami, a sam ten jedzie przecież na przełaj. Are you sure we can't disable the alarm? The alarm is a UXVF 111 classification. Minute-long relay interval, third-party verification, multiple monitoring centers. Sure, I can disable it, but it'll cost more than the job is worth. Of course it will. Fuck. So, what do we do? We walk away. It's not like we need the money. About that. You've been day trading? No, God no. I mean, yeah, I've been trading, but no, that's not why we need the money. Then why do you need the money? All right, so, there's this research laboratory on the coast. The IAA are using it to manufacture a poison gas that they're going to release on U.S. soil in order to hope that the government increases their funding. Well, that sounds idiotically improbable enough to be possible. But what's it got to do with you and Trevor sticking up the Blaine County savings and loan? Agent Steve Haynes needs $2 million plus to finance a raid on the lab. And guess who's doing the raid? And guess who's paying for it? Ah, I see. Yeah, well, I don't really see. But I'm doing it. And it sounds like Trevor would hit this bank for candy and a pat on the head. Now tell me, can we do it? Or do we move on? Now you can do it, but you can't do it clean. Looks like the road takes a dip and a turn after that bridge. Slow down. How messy we talking? Taking the cops head on messy. Well, they are dirty cops. That's what Trevor says. So do you think we can... Oh, fuck. Look at... Do you think we can do it? Guys out here aren't trained like the LSPD. They aren't going to be prepared for a well-armed, well-drilled team coming straight for them. Yeah, well, we need an edge. Something to tip the odds in our favor. Yeah, I got a couple ideas. All right. Świetnie, cieszę się, że ma parę pomysłów. Jakoś mi niewiele... A ja nie wiem, nie podoba mi się to wcale. Ale tak będziemy 5 razy jeździć do nich? Koło mi się kręci, już myślałam, że przestało. Dobra, dojedziemy sobie do biura Trevora, dowiemy się, co on chce nam powiedzieć ciekawego. I się pożegnamy! Tak, to będzie koniec odcinka dosyć wrażeń sportu na dziś. Gdzie były pościgi, były wybuchy, były poloty. Facet! Wjechał we mnie, zobaczcie, w jakim stanie jest to auto w ogóle. Jaka beznadzieja. Ale przynajmniej jedziemy normalną trasą. Zaczynam się zastanawiać, czy moje koła się na pewno kręcą. Bo coś tak wyglądają podejrzanie, jeśli o to chodzi. Ale dobra, to nic, to nic. Kilometr nam został. Dojedziemy. Nawet jeśli mielibyśmy umrzeć po drodze. Będzie dobrze. Ale to co? To nie było żadnej blokady, ani nic takiego. Niech się nas o nic nie pytał. No to o co im chodziło? Nie wiem, czy tylko ja nie zrozumiałam w ogóle, o co ta cała drama i spina. Trevor beat us here. Yeah, well, at least we weren't arrested. Evolved into bipedal beings. Jesus, what took you so long? Had to let you win. On oszukiwał. Set up a board over here. Oh, Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. No, the fuck. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. It's probably not even human. Unless that gas station job. J-
Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. Aha. Miałam brać tych najtańszych, co nie? Ale wezmę Kuchtę. You sure this is the guy? Powiedzmy. Dobra, zatwierdzamy. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. Well, suit yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, amigos. Oh, boy. No nieźle go wzięło, widzę. Dobra, słuchajcie, więc ukończyliśmy to. I lecimy do kolejnego odcinka, więc trzymajcie się, widzimy się jutro. Dobrze, ja myślę, że jutro, o nie, Franklin. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey man. Okej, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.